Choć przyszło mu spędzić dzień w otoczeniu książek, to na razie Michał nie myśli o powrocie do szkoły. Cieszę się wakacjami. Chciałbyś do szkoły wrócić już? Nie. Jego bliscy już tak, zwłaszcza, że chłopiec rozpocznie drugą klasę szkoły podstawowej, a to oznacza wydatki. No w tej chwili to podręczniki. Podręczniki dla drugoklasisty są bardzo drogie. Podręczniki dla drugiej klasy gimnazjum, no to już można sobie troszeczkę pomóc, bo można kupić nawet i używane, chociaż nie wszystkie używane są. Wielu rodziców chce jak najwcześniej dzieci przygotować, dlatego już teraz rozpoczęli kompletowanie szkolnej wyprawki. Przygotowuję się wcześniej, bo to na koniec nie ma co zostawiać takich rzeczy. Później pewnych rzeczy brakuje, pewnych rzeczy nie ma, także lepiej to wcześniej zawsze. Z dostępnością podręczników na razie nie ma problemu. To może się jednak zmienić, dlatego w księgarniach zachęcają do wcześniejszych zakupów. Mogą być braki, bo wydawcy też są ostrożni. Też jest tak duży, wie pan, wachlarz podręcznika, z którego mogą wybierać, więc niektóre tytuły są niewydawane, niewznawiane w tym roku i mogą być braki oczywiście. Przygotowanie dziecka do roku szkolnego to niemały wydatek. Im dziecko starsze, tym więcej trzeba wydać. Najdroższy boks w tej chwili mamy duże promocje, 267 zł. Są i tańsze. To zależy od szkoły, co szkoła wybrała. No ale plus plecaki, plus wyposażenie, no z taką kwotą. Klasy 4-6, no to chyba najdroższa klasa czwarta, dlatego że jest dużo podręczników z przeznaczeniem na klasy 4-6. Więc ten wydatek w klasie czwartej jest taki dosyć spory. No, trzeba mieć te 500 zł. Wydatków w pewnej mierze unikną rodzice pierwszoklasistów. Dla nich rząd przygotował darmowy podręcznik. To jednak przełożyło się na dochody księgarzy, którzy wyraźnie odczuwają brak jednego rocznika. Jest to dużo mniejszy obrót niż był na przykład w porównaniu do roku zeszłego. Jest to taki troszeczkę minus dla przedsiębiorców, dla nas księgarzy. Skorzystają rodzice i opiekunowie, którzy przed rozpoczęciem roku szkolnego mają do zrealizowania długą listę zakupów. No, o czym nie można zapomnieć? No przede wszystkim to podręczniki. Druga sprawa, wszystkie rzeczy, które tam, te drobiazgi, które potrzebne są do szkoły. Trzecia sprawa, wszystkie stroje, wszystkie plecaki. No pełne wyposażenie, no to już o tym nie można zapomnieć. No i chyba przygotowanie takie psychiczne, że to już koniec nadchodzi. Koniec wakacji. Na szczęście Michał, jak i jego rówieśnicy mają jeszcze dużo czasu, aby za szkołą się stęsknić. Rodzice zaś spokojnie mogą się do roku szkolnego przygotowywać.